Pragnę serdecznie powitać obecnego wśród nas Jego Ekscelencję księdza biskupa doktora Pawła Sochę. Też brawami witamy księdza biskupa, który miał bardzo wiele dzisiaj obowiązków, albowiem w naszej diecezji dzisiaj uroczystość Niedzieli Palmowej odbywała się diecezjalne Dni Młodych. Ksiądz biskup Paweł był w Gorzowie, tam była msza święta, spotkania z młodymi ludźmi. Takie spotkania w naszej diecezji odbywały się także w Zielonej Górze i Głogowie, gdzie ksiądz biskup ordynariusz spotkał się z młodymi ludźmi i ksiądz biskup Adam także. Także tę dzisiejszą uroczystość duchowym patronatem objął ksiądz biskup Stefan Regmund, ksiądz biskup ordynariusz naszej diecezji i także nasza gmina. Także serdecznie Bóg zapłać podziękowania będą już po obejrzeniu misterium pasyjnego. A teraz powstańmy. Wczoraj, kiedy byłem z aktorami na misterium w Poznaniu, na Cytadeli, tam na początku pomodlono się, zawierzono wszystkich aktorów, tych, którzy przyczynili się, żeby powstało tamto ich misterium i także właśnie patrząc, w jaki sposób oni przecierają szlak, ja też chcę się właśnie w ten sposób pomodlić. Maryjo, twórcy i uczestnicy misterium pasyjnego w Gerzycy Leśnej, pragnę Tobie poświęcić swój czas, swoje serca. Poświęcamy Tobie to misterium, naszą wioskę, nasze rodziny, dzieci, młodzież. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. Racz sprawować opiekę nad nami, rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym. Poświęcamy Tobie nasze dusze, zdolności, umiejętności. Tobie zawierzamy nasze dążenia i pragnienia. Broń nas od wszelkiego zła, fałszu, grzechu. Pozwól przezwyciężać różne problemy, trudności dnia codziennego. W intencji tych wszystkich, którzy przygotowywali tegoroczne misterium, pomagali nam przeżyć je właśnie w taki sposób. Niech Matka Najświętsza otacza nas opieką wszystkich, którzy dzisiaj tutaj zgromadzili się na placu defiladowym, uroczystość Niedzieli Palmowej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi bracia, Mateusz, Łukasz, najmłodszy z nas Jan i ja, Markus, spisaliśmy dla następnych pokoleń ostatnie chwile z życia naszego Pana. To wszystko, co inni przekazali, co widziały nasze oczy. Nasz Pan i Mistrz Jezus z Nazaretu, który żył za cesarza Augusta, za panowania Piłata, namiestnika Judei, zapowiadał nam, że będzie cierpiał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale mieliśmy oczy na uwięzi. Nie rozumieliśmy tych słów. Historia Jezusa z Nazaretu jest ciągle aktualna. Jezus cierpi w swoich braciach i siostrach prześladowanych. Ja, Łukasz Ewangelista, mogę o tym wszystkim zaświadczyć, albowiem spisałem te wszystkie wydarzenia o męce naszego Pana po to,
abyśmy mieli Jego Słowo i Jego miłość w sobie. Nasz Pan mówił: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? On jednak nie odpowiedział. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał się ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, którego nazywają Mesjaszem? Pytam powtórnie, którego z tych dwóch mam uwolnić? Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Króla waszego mam ukrzyżować? Cóż właściwie złego uczynił? Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Wówczas Piłat uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować. Jezusa nie uspokoił rozjuszonego tłumu ani faryzeuszy. Dlatego Piłat wydał wyrok skazujący Jezusa na ukrzyżowanie. W obu wypadkach była to kara, która prowadziła do śmierci skazanego. Żołnierze wykonujący tę katowską czynność należeli do Syrofenicjan, a więc rasy szczególnie nienawidzącej Żydów. Słysząc, że to ma być ich król, biczowali tym okrutniej. Thank you.
Żołnierze, uplutszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. Zaczęli go policzkować. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego. Przyklękając, oddawali mu hołd. Wyszydzali go. Oto wasz król żydowski z koroną cierniową i krzyżem. Farozeusze nie mogą powstrzymać się od złośliwych spojrzeń, uśmiechów i drwin. Wszystko idzie dobrze po ich myśli. Żołnierze służby świątynnej są uczeni w piśmie. Faryzeusze, zawsze mówiłem im prawdę. Nie bałem się ich. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełni jesteście zdzierstwa i niepowściągliwości. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Jeruzalem. Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Faryzeusze i uczeni w prawie, jak szczury pojawiają się i znikają wśród ludzi. Podchodzą całkiem blisko. Widzi ich wyłupiaste, ironiczne oczy, uśmiechy przylepione na usta. Słyszy ich pytania podstępne, złośliwe, szydercze. Powiedz królu, czy godzi się płacić Cezarowi podatek, czy nie godzi? Czemu uczniowie twoi nie przestrzegają przepisów starszych? Dlaczego szabat uzdrawiasz? Czemu uczniowie twoi nie przestrzegają szabatu? Nauczycielu dobry, które jest pierwsze i najważniejsze przykazanie? A więc jest ktoś, kto spytał się o to, co najważniejsze w prawie. Liczy się tylko miłość, nic innego. Nie mycie rąk, nie obmywanie kubków, nawet nie świętowanie szabatu. Tylko miłość. Którzy uważają, że nie przestrzegam prawa. Z nienawiści mnie wydali na śmierć. Dotyka twarzą ziemi. Znowu popada w omdlenie. Gdzie są uczniowie? Czuję uderzenia, popchnięcia, szturchnięcia.
budzi się. Leży przygnieciony krzyżem, jak robak przydeptany butem olbrzyma. Nie chce budzić się z tego zemdlenia. Nie chce wstawać. Jeszcze chwilę chce tak pozostać, ażeby nabrać sił do dalszej drogi. Zresztą naprawdę nie jest w stanie dźwignąć się ani wydostać spod krzyża. Jest cały cierpiący. Krzyż przytłukł mu koronę cierniową. Ból straszliwy w czaszce. Pieką go kolana wtarte o bruk. Szarpania powtarzają się. Słyszę naleganie, by powstał. Wstydził przed tobą umierać. Przecież jesteś moją matką. Ledwo stoi. Boi się, że upadnie. Jestem jednym z tych braci najmniejszych, o których ty, ojcze mój, mówisz. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Przed Jezusem stają płaczące kobiety. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
jada brzemiennym i karmiącym w owe dni, bo w kraju będzie wielki ucisk. Jedni polegną na ostrzu miecza, a drudzy pójdą w niewolę między wszystkie ludy. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Ojcze mój, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Trzydzieści Judaszów, 30 srebrników Judaszów. Taka była pomowa między nami. Czyż króla waszego ma pokrzyżować?
Przyjaciele moi, jeszcze krótko jestem z wami. Tam, gdzie ja idę, wy pójście możecie. Mówcie się wzajemnie, tak jak dla was ubiegło. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca mojego inaczej, niż tylko przeze mnie. Zaprawdę opowiadam ci, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju.
którzy nie bali się żołnierzy i faryzeuszy. To Maryja, Matka Jezusa, Jan i kilka kobiet. Zostali tylko ci, którzy potrafią kochać aż po krzyżu. Nawet apostołowie, którzy najbliżej byli Jezusa, wystraszeni biegiem zdarzeń, pouciekali. Jezus Chrystus, narodzony w ubogim Betlejem, przyszedł na ten świat, aby przynieść nam miłość, dobroć, przebaczenie. On nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi klotka unikłym płomyku. Służył wszystkim, ale otaczał swą szczególną opieką grzeszników, odrzuconych przez społeczeństwo, pogardzanych, słabych, trędowatych. To im się oddał najbardziej, do końca. A to się nie spodobało faryzeuszom i uczonym w prawie. I dlatego wszystko zrobili, aby go zabić, bo był im niewygodny. Przedziwny jest człowiek, który potrafi wołać Hosanna królowi Dawidowemu, a chwilę potem woła ukrzyżuj go. Każda epoka ma ludzi pokroju skazującego Piłata, okrutnego Heroda, podstępnych faryzeuszy, bezlitosnych żołnierzy, trędowatych, odrzucanych i spychanych na margines życia.